Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zawarte w niniejszym filmie są chronione prawami autorskimi i należą do Federacji Stowarzyszeń Amazonki lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Prezentowany materiał filmowy został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych dla osób leczonych z powodu raka piersi oraz wszystkich innych zainteresowanych niniejszą kwestią osób i może być użytkowany bezpłatnie w celach niekomercyjnych na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących praw autorskich. Zabrania się użytkowania niniejszego materiału filmowego w celach innych niż edukacyjne lub profilaktyki zdrowotnej. W szczególności zabrania się wykorzystywania go w całości lub jego fragmentów do celów komercyjnych i czerpania z niego korzyści majątkowych. Materiał filmowy stanowi zwartą całość i jest ogólnie i bezpłatnie dostępny do odtworzenia w zaprezentowanej formie. Zabrania się jego kopiowania, modyfikacji lub wykorzystywania fragmentów filmu bez zgody Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która jest właścicielem praw autorskich do tego filmu. Zgoda taka musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek. Dzień dobry. Drodzy Państwo, o tym, jak ważna jest dieta w profilaktyce chorób nowotworowych, mówi się bardzo wiele. Również pacjenci w trakcie leczenia onkologicznego mają dostęp do wielu porad i wskazówek dotyczących tego, jak powinni się odżywiać. Ale istnieje ogromna grupa pacjentów, którzy zakończyli swoje leczenie onkologiczne, jednak w dalszym ciągu pozostają pod opieką lekarza, w dalszym ciągu przyjmują leki, odczuwają skutki uboczne wcześniejszego leczenia i co najważniejsze, żyją w lęku przed nawrotem choroby. I właśnie do tej grupy pacjentów skierowany jest dzisiejszy wykład. A więc będziemy mówić nie o profilaktyce pierwotnej, lecz o profilaktyce wtórnej chorób nowotworowych. Zalecenia, o których dzisiaj wspomnę, zostały w ostatnim czasie opublikowane przez kilka ważnych organizacji. Jedną z nich jest American Cancer Society, która opublikowała nie tylko zalecenia dotyczące żywienia, ale również zalecenia dotyczące naszej aktywności fizycznej. Inną jest oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, amerykański Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, czy nasze krajowe zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. I bazując na wytycznych tych wszystkich organizacji zajmujących się walką z rakiem, można zauważyć, że powtarzają się takie cztery elementy. Pierwszym z tych elementów jest osiągnięcie i utrzymanie prawidłowej masy ciała, co dla pacjentów po leczeniu onkologicznym czasami jest dużym wyzwaniem. Co prawda nam najczęściej choroba nowotworowa kojarzy się ze znacznym wychudzeniem i to faktycznie dotyczy pewnej grupy pacjentów, którzy chorują czy chorowali na nowotwory przewodu pokarmowego albo nowotwory głowy i szyi, ale jest też grupa pacjentów, którzy przybyli takie choroby nowotworowe, na skutek których zmagają się z nadmierną masą ciała. Oprócz tego, kolejnym takim elementem powtarzającym się są zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania. I o tym powiem parę słów. Również ten element dotyczący aktywności fizycznej, która jest nierozerwalnie związana z dietą i jest równie ważna, co przestrzeganie zasad zdrowej diety. A czwarty element powtarzający się wśród wszystkich wytycznych to jest zaprzestanie lub bardzo duże ograniczenie spożywania alkoholu. Nawiązując do tego pierwszego elementu, nie ma wątpliwości co do tego, że osiągnięcie i utrzymanie prawidłowej masy ciała ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce wtórnej chorób nowotworowych. O tym, żeby się przekonać, czy nasza masa ciała jest na właściwym poziomie, możemy skorzystać z współczynnika Body Mass Index, czyli BMI, który podaje nam, którego po obliczeniu otrzymujemy wartość, która mówi nam o tym, czy mieścimy się w normie, czy nasza masa ciała jest zbyt niska, a może zbyt wysoka. Na masę ciała składa się tłuszcz, tkanka tłuszczowa, ale również ta beztłuszczowa masa, którą w części stanowi masa mięśniowa. Pacjenci po przebytych chorobach nowotworowych, niestety często występuje u nich taki właśnie efekt zmniejszenia ilości tkanki mięśniowej.
Mało tego, czasami mamy do czynienia z takim zjawiskiem, kiedy pacjentowi wydaje się, że jego masa ciała cały czas jest na w miarę stałym poziomie, natomiast po głębszej analizie okazuje się, że tak naprawdę niestety stracił masę mięśniową, ale w to miejsce zyskał tkankę tłuszczową. Jest to niepożądane zjawisko i tak naprawdę wtedy tego pacjenta należy zachęcić do większej aktywności fizycznej, jeżeli jest to możliwe, i przede wszystkim do zmiany diety, zmiany nawyków żywieniowych. Pamiętajcie Państwo o tym, że takie niezamierzone zmniejszanie masy ciała może być niespecyficznym objawem choroby nowotworowej albo po prostu jej wznowy. Kiedy nas powinna niepokoić ta utrata masy ciała? Wówczas, gdy uzyskujemy spadek około 10% naszej masy ciała w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, pod warunkiem, że nie stosowaliśmy żadnej diety, wtedy należy się zaniepokoić i skonsultować z lekarzem taką sytuację. Ale zdarzają się sytuacje w drugą stronę, tak jak powiedziałam, czyli sytuacja, kiedy mamy problem z nadmierną masą ciała. Ta masa ciała związana jest z dużą ilością tkanki tłuszczowej. Nam tkanka tłuszczowa najczęściej kojarzy się z tym, że jest ona takim elementem, magazynem energii, pełni funkcje termoregulacyjne, ale pamiętajcie Państwo o tym, że tkanka tłuszczowa jest narządem wydzielania wewnętrznego, a więc wydziela szereg różnych substancji, które wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Zatem na przykład wpływają na poziom insuliny we krwi, stężenie estrogenów, co ma bardzo duże znaczenie przy hormonach, przy nowotworach hormonozależnych, na przykład poprzez wydzielanie leptyny wpływa na uczucie łaknienia, czy wydziela też czynniki prozapalne, które mogą wpływać na funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Czyli mamy tutaj sytuację, kiedy powinniśmy dbać o to, aby ta tkanka tłuszczowa była mieściła się w normie. Jednak jest pewna ciekawa obserwacja poczyniona ostatnimi czasy. Mianowicie okazało się, że o ile oczywiście nie ma wątpliwości co do tego, że nadmierna masa ciała, nadwaga czy nawet otyłość jest czynnikiem predysponującym do zachorowania na niektóre nowotwory, o tyle jak mówimy w prewencji wtórnej, okazuje się, że są pewne obserwacje dotyczące osób starszych, które wskazują na to, że osoby z nadwagą i niewielką otyłością żyją dłużej niż osoby oczywiście otyłe, ale też osoby z niską prawidłową masą ciała albo niedożywione. I wobec tego należy rozważyć korzyści dla pacjenta związane z redukcją masy ciała. Być może wystarczy zachęcenie takiego pacjenta do większej aktywności fizycznej, zmiana jego nawyków żywieniowych. Natomiast należy zastanowić się, czy jest konieczność zastosowania diety redukcyjnej. Kolejnym ważnym elementem jest przestrzeganie zasad zdrowej diety, no bo bez tego tak naprawdę utrzymanie tej masy ciała w normie byłoby niemożliwe. Tutaj wymieniłam kilka takich najważniejszych elementów, zaraz omówię to bardziej szczegółowo, jednak punkt pierwszy i ten najważniejszy to jest dbanie o nawodnienie organizmu. I tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że powinniśmy dbać o to, ile wypijamy w ciągu dnia. Ta zasada zwłaszcza tyczy się osób starszych, które często cierpią na brak pragnienia i wypijają bardzo mało. Należy wtedy takie osoby zachęcać do spożywania nie tylko wody, chociaż woda oczywiście powinna być głównym płynem nawadniającym, ale nie tylko. Możemy spożywać herbaty, napary ziołowe, kawy, soki, zupa również jest płynem. Zatem powinniśmy spożywać odpowiednią ilość, dbać o nawodnienie organizmu. I to jest pierwsza, najważniejsza zasada. Drugą rzeczą jest ograniczenie spożycia przetworzonej żywności, która jest bogata w cukier najczęściej i nasycone kwasy tłuszczowe. Zatem powinniśmy zrezygnować z wszelkich spożywczych produktów, które są gotowe do spożycia, fast foodów, produktów głęboko smażonych. Zwróćcie Państwo uwagę, że takie produkty, które są mocno przetworzone, najczęściej zawierają bardzo dużą ilość cukru, także w ten sposób przemycamy właśnie ten cukier. Może nam się wydawać, że nie spożywamy słodkiego, więc jest ok, ale właśnie spożywając takie przetworzone produkty dostarczamy sobie zdecydowanie za dużo tych związków, których powinniśmy w takiej sytuacji unikać albo minimalizować ich spożycie. W to miejsce z kolei powinniśmy wybierać produkty zdrowe, produkty o dużej wartości odżywczej,
I to będą m.in. owoce i warzywa w różnych kolorach, produkty pełnoziarniste, produkty mleczne, produkty oczywiście bogate w białko, bo ono jest nam bardzo potrzebne, oraz dobrej jakości oleje. Tutaj pojawia się jeszcze takie pytanie odnośnie, często pacjenci pytają właśnie na temat, zadają pytanie dotyczące tego, czy mogą stosować posty przerywane, ile posiłków dziennie powinni jeść. W normalnej diecie zaleca się spożywanie 4 do 5 posiłków dziennie i posiłki te powinny być mniejsze, za to jedzone regularnie, czyli w równych odstępach czasu, oczywiście poza nocą, kiedy śpimy. Pojawia się tutaj właśnie często pytanie, czy posty przerywane są skuteczne. A więc proszę Państwa, takie właśnie krótkotrwałe głodzenie się, w zasadzie badania wykazały, że nie ma żadnego wpływu na jakość życia osób chorych na nowotwory. Brakuje nam dowodów na to, jakoby głodzenie miało zmniejszać skutki uboczne i toksyczność chemioterapii. W związku z czym nie ma potrzeby robienia takich właśnie postów. Ten slajd pokazuje Państwu, czym się różni żywność przetworzona od nieprzetworzonej, bo może nie każdy z nas wyobraża sobie, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I to na przykładzie jabłka. Zwróćcie Państwo uwagę, że takie świeże jabłko to jest przykład produktu nieprzetworzonego. Jak już poddamy go pewnej obróbce, i tu jest środkowy obrazek, pokazuje przykład musu jabłkowego, jest to już produkt w jakiś sposób przetworzony. Ale jeszcze nie jest tak źle. Najgorsza jest opcja trzecia, czyli mamy tutaj ciastko z musem jabłkowym. Jest to produkt bardzo mocno przetworzony. Najczęściej ma on wiele różnych dodatków. Dodatkowo w tym przypadku jest on poddany głębokiemu smażeniu. Także i dodatki, które tam są, i forma obróbki termicznej bardzo niekorzystnie wpływa na jakość tego produktu. Mówimy o jakości zdrowotnej. Po kolei omówię każde z grup spożywczych i zacznę od owoców i warzyw. Oczywiście w każdej diecie zalecane jest spożycie jak największej ilości owoców i warzyw. Owoce i warzywa są bardzo dobrym produktem, ponieważ mają niską kaloryczność, ale jednocześnie dostarczają nam dużo błonnika i mają wysoką zawartość wody. Oprócz tego warzywa i owoce słyną z tego, że zawierają bardzo dużo różnych witamin, składników mineralnych, związków bioaktywnych, które wpływają korzystnie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób, nie tylko zresztą nowotworowych, ale w tym właśnie, o tym właśnie mówimy. Ile należy spożywać owoców i warzyw? Proszę Państwa, American Cancer Society zaleca nam, abyśmy spożywali co najmniej 2,5 do 3 szklanek dziennie warzyw i od 1,5 do 2 szklanek owoców każdego dnia. Tych owoców jest mniej niż warzyw, ponieważ w owocach jest cukier. Niemniej jednak nie można im odmówić prozdrowotnego działania ze względu na mnogość tych związków bioaktywnych, które są bardzo pożądane w naszej diecie. I tutaj takie zalecenie, aby spożywać owoce i warzywa możliwie jak najbardziej różnokolorowe. I to nie dlatego, że to jakiś ma tam walor estetyczny, ale przede wszystkim chodzi o to, że to, jaki kolor ma owoc i warzywo, jest związane z barwnikiem, który posiada. A te barwniki najczęściej mają bardzo duże działanie prozdrowotne. Są przeciwutleniaczami. I przykładem są karotenoidy, które nadają kolor żółty, pomarańczowy do czerwonego owocom i warzywom. To są właśnie przeciwutleniacze, na przykład prekursor witaminy A. W związku z czym tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że ten owoce i warzywa w takim kolorze na pewno będą nam służyły. Ale kolejny przykład, antocyjany, które nadają kolor od niebieskiego do fioletowego, to są również bardzo pożądane związki, również przeciwutleniacze. Także dbajmy o to, żeby było możliwie jak najbardziej kolorowo na naszym talerzu. Wtedy mamy pewność, że dostarczyliśmy sobie wszystkich niezbędnych związków. Kolejną grupą są produkty zbożowe. To jest taka grupa produktów, z których niektórzy pacjenci rezygnują. Po pierwsze, jest to grupa produktów niezbyt mile widziana w diecie niskowęglowodanowej. Po drugie, część produktów zbożowych posiada gluten, a jest wiele osób, które rezygnują z tego glutenu.
Jednak nie sposób odmówić produktom zbożowym wielu właściwości prozdrowotnych. Badania wykazały, że produkty pełnoziarniste najprawdopodobniej zmniejszają ryzyko raka jelita grubego. Dzieje się tak najprawdopodobniej za przyczyną tego, że produkty te posiadają dużo błonnika, błonnika nierozpuszczalnego, który pełni wiele potrzebnych funkcji w naszym organizmie, reguluje perystaltykę jelit, wpływa bardzo korzystnie na skład flory bakteryjnej jelita, zwiększa masę objętość stolca, przyczynia się też do zmniejszenia ilości triglicerydów, lipidów we krwi i tym właśnie sposobem może przeciwdziałać powstawaniu nowotworów. Powinniśmy jeść produkty pełnoziarniste. Zalecenia American Cancer Society są takie, aby właśnie przynajmniej połowa z produktów zbożowych była produktami pełnoziarnistymi, ale pamiętajmy o tym, że musimy też dostosować tą jakby jakość tych produktów do możliwości zdrowotnych pacjenta. To znaczy chodzi mi o to, że jest część pacjentów, którzy niestety nie tolerują produktów pełnoziarnistych i po prostu muszą być na diecie lekkostrawnej, diecie takiej, która raczej obfituje w produkty zbożowe, ale takie rafinowane, czyli to są to białe mąki, czyli będzie białe pieczywo, biały makaron, biały ryż. No i oczywiście one też zawierają pewną ilość błonnika, no niestety nie tak jak pełnoziarniste, ale nie powinniśmy sobie też odmawiać tych produktów ze względu na to, że oprócz tego słynnego błonnika mają też inne potrzebne nam związki, np. witaminy z grupy B. Produkty zbożowe, powiedziałam, że właśnie część osób z nich rezygnuje ze względu na to, że niektóre z nich zawierają gluten. Nie ma, znaczy jest wiele osób, które przeszły na dietę bezglutenową, mimo że nie ma ku temu żadnych konkretnych wskazań medycznych czy dietetycznych. Natomiast pacjenci faktycznie zgłaszają, że często po odstawieniu produktów glutenowych mijają im pewne dolegliwości, czują się lepiej. I w takiej sytuacji można spróbować spożywać produkty z glutenem, ale dbać o to, aby ten gluten był łatwo przyswajalny, czyli pochodził z produktów, z surowców, które nie zostały poddane intensywnej modyfikacji genetycznej. Mam na myśli pszenicę, także możemy sięgać do starych odmian pszenicy, samopsza, płaskórka, czy dość popularny teraz orkisz i spróbować wypiekać pieczywo na przykład z tych mąk samodzielnie i sprawdzić w jaki sposób, jak takie pieczywo na nas wpływa, czy odczuwamy po zjedzeniu jakiś dyskomfort. Najprawdopodobniej, najczęściej jest tak, że zmiana mąk na lepsze i samodzielne przygotowywanie przede wszystkim tych produktów, takich jak pieczywo, przynosi pacjentom bardzo dużą poprawę jakości życia i zmniejsza dyskomfort, jeśli chodzi o ich niektóre dolegliwości. Kolejną grupą są produkty nabiałowe. I tutaj są też pewnego rodzaju kontrowersje, dlatego że część badań wykazało, że spożywanie produktów nabiałowych może zmniejszać ryzyko powstawania niektórych nowotworów, ale z kolei inne badania dowodzą, że spożywanie produktów nabiałowych może zwiększać ryzyko innych z kolei nowotworów. No i w związku z czym ACS nie podaje żadnych konkretnych zaleceń dotyczących spożycia produktów mlecznych w profilaktyce raka. Ale pamiętajcie Państwo, że te produkty nabiałowe są świetnym źródłem białka, są źródłem wapnia, są źródłem witamin A, D i E, witamin z grupy B, magnezu, cynku czy miedzi i powinniśmy również wzbogacić dietę o produkty nabiałowe, które są najlepiej beztłuszczowe albo niskotłuszczowe, czyli mleka, sery i wersje bezlaktozowe dla osób, które niestety laktozy nie tolerują. Na szczęście teraz jest dosyć szeroki asortyment, także myślę, że jest dużo do wyboru takich produktów, które nie mają laktozy i można spokojnie je spożywać. Dla tych osób, które nie tolerują laktozy, ale też dla wszystkich pozostałych, warto spożywać produkty mleczne fermentowane, tak? Ze względu na to, że są one świetnym źródłem bakterii probiotycznych, bo one będą miały mniej tej laktozy i też są często o wiele lepiej właśnie tolerowane przez pacjentów. Kolejną grupą są tłuszcze.
Zalecenia są takie, aby mniej niż 30% podaży energii pochodziło z tłuszczów. Ale tłuszcz tłuszczowi nierówny. Bardzo ogólnie możemy podzielić tłuszcze na dobre i na złe, to znaczy możemy podzielić tłuszcze na nienasycone, czyli te tak zwane, te zdrowe, te lepsze, które nam się dobrze kojarzą. To są tłuszcze, które pochodzą z ryb, z awokado, z orzechów, z olejów roślinnych oraz tłuszcze nasycone, które najczęściej pochodzą z produktów odzwierzęcych, czyli znajdują się w mięśle, w mięsie, w maśle, w smalcu oczywiście, ale też w olejach palmowych i kokosowych. I wśród nich tutaj jeszcze warto wspomnieć o tłuszczach nienasyconych, kwasach tłuszczowych trans, których powinniśmy unikać. Ich w diecie powinno być jak najmniej, powinniśmy minimalizować ich spożycie. I teraz tutaj ważny jest nie tyle dobór tłuszczu, co dobór obróbki cieplnej, obróbki kulinarnej. Pamiętajcie Państwo o tym, że po podwyższeniu temperatury zmienia się konfiguracja cząsteczki reszt kwasów tłuszczowych z cis na trans. Także niewiele nam to da, że użyjemy do smażenia bardzo dobrej jakości olej. Podwyższenie temperatury niestety diametralnie zmieni jego działanie na nasz organizm. W związku z czym powinniśmy jak najmniej smażyć, rezygnować ze smażenia na rzecz innej formy obróbki cieplnej, na rzecz gotowania, duszenia, gotowania na parze, również od czasu do czasu pieczenia. Natomiast smażenie powinno być tym, co tą formą obróbki kulinarnej, która się pojawia tylko od czasu do czasu. Tu jeszcze wspomnę o tym, że dobrej jakości oleje roślinne powinniśmy spożywać oczywiście na zimno, wtedy nie tracą one swojej wartości absolutnie. I tu mam na myśli takie oleje jak oliwa z oliwek, olej lniany, to są oleje, które możemy dodawać, olej z ostropestu, tych olejów jest w tej chwili dosyć szeroki wybór i to są oleje, które możemy dodawać do sałatek, skropić pomidory, to po prostu spożywać je w formie niepoddanej ogrzewaniu. Kolejną grupą są produkty wysokobiałkowe, które w naszej diecie są właśnie świetnym źródłem białka. To ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce wtórnej, bo tak jak wspomniałam wcześniej, często pacjenci niestety tracą masę mięśniową. Musimy jakoś tą masę mięśniową odbudować, a więc źródło białka będzie tutaj jak najbardziej pożądane każdego dnia i oczywiście w każdym posiłku. Natomiast mięso, mimo że jest dobrym źródłem białka, to jednak powinno być w naszej diecie, nie przydarzać się nam codziennie, choć nie ma też konieczności rezygnacji z niego całkowicie. Natomiast Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem stwierdziła w 2015 roku, że przetworzone mięso należy do pierwszej grupy, czyli takiej, która po prostu powoduje raka u ludzi. Natomiast mięso czerwone, mam tu na myśli wieprzowina, wołowina, jagnięcina, baranina, to są mięsa, które należą do grupy drugiej A, czyli są prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. A więc na tej podstawie można stwierdzić, że spożycie tych produktów powinno być w jakiś sposób ograniczane. Zatem ale naprzemiennie z mięsem warto urozmaicić swoją dietę w ryby. Ryby oprócz tego, że są świetnym źródłem białka, będą też nam dostarczać bardzo potrzebnych związków prozdrowotnych, takich jak kwasy właśnie omega-3, również witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. No i nie w sposób tutaj nie wspomnieć o roślinach strączkowych, mimo że mówimy o mięsie, o rybach, ale wspomnimy tutaj właśnie o tym, że rośliny strączkowe też są świetnym źródłem białka. Białka roślinnego, ale to nic. Oprócz tego posiadają błonnik pokarmowy, żelazo, cynk, potas, kwas foliowy, mają niską zawartość tłuszczów nasyconych, mają niski indeks glikemiczny. W takiej sytuacji najlepiej by było naprzemiennie stosować jednego dnia mięso, drugiego dnia ryby, trzeciego dnia rośliny strączkowe. Natomiast jeżeli wybieramy mięso, lepiej żebyśmy się decydowali na mięso chude, czyli drób. Oczywiście pamiętajcie Państwo, że z jakiejś ekologicznej hodowli. Zatem jeżeli już spożywamy to mięso raz na jakiś czas, dobrze by było zadbać o to, żeby jego jakość była jak najwyższa.
No i ten ostatni punkt, taki żywieniowy, związany z dodatkami, czyli mam na myśli suplementację i związki o potencjalnie antynowotworowym działaniu. Zalecenia są takie, żeby nie stosować suplementów jako ochrony przed wystąpieniem określonych nowotworów. Jednak szacuje się, że połowa pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego, jak również później, stosuje suplementy, będąc przekonanym, że one bardzo są istotne, tak, dla ich jakości ich życia. No, proszę Państwa, nie ma wątpliwości co do tego, że faktycznie część związków warto przemycić w naszej diecie, zwłaszcza tych, które właśnie mają antynowotworowe działanie. Natomiast bardzo tutaj uczulam, proszę uważać na to, ponieważ wiele z tych związków, które przyjmujemy, mogą mieć działanie antagonistyczne w stosunku do leków, które są stosowane w terapii przeciwnowotworowej. I tutaj przede wszystkim uwaga na fitoestrogeny, które są obecne w suplementach sojowych. Pacjenci, bardzo tu powiem o pacjentkach, ponieważ pacjentki właśnie bardzo często stosują takie preparaty po to, żeby zmniejszyć skutki uboczne leczenia hormonalnego w postaci objawów menopauzy, tak, czyli uderzeń gorąca, nadmiernego pocenia się, i stosują właśnie suplementy sojowe. I tutaj jest taki związek jak genisteina, który faktycznie wykazuje działanie antynowotworowe, tylko niestety zmniejsza on działanie tamoksyfenu, a to jest lek bardzo powszechnie stosowany w hormonoterapii i dotyczy to kobiet, które zakończyły chemioterapię albo radioterapię, ale w dalszym ciągu muszą przyjmować leczenie hormonalne. W związku z czym proszę tutaj ostrożnie stosować właśnie produkty sojowe albo taki produkt jak pluswica groniasta, która też właśnie pomaga łagodzić te objawy menopauzy, no niestety właśnie jednocześnie zmniejsza działanie tego leku. Także jeżeli dobieramy jakieś suplementy, powinny one być dobrane bardzo indywidualnie, powinny być dobrane w zależności od tego, z czym pacjent się, jakie występują u niego dodatkowe schorzenia i jakie leki przede wszystkim przyjmuje. Bardzo ciekawe jeszcze badania tutaj przytoczę, ponieważ próbowano suplementować witaminę D i kwas omega-3 i okazało się, że taka suplementacja nie wykazała związku z wszystkimi nowotworami, ale badanie z kolei wykazało ogólnie niższą śmiertelność z powodu raka w wyniku suplementacji witaminy D. Takie badania podobne też są robione w Polsce przez zespół pana profesora Jana Lubińskiego i faktycznie okazuje się, że odpowiedni poziom witaminy D, selenu czy cynku daje większą w badaniach większą, dłuższą przeżywalność pacjentów, którzy przebyli leczenie onkologiczne. Natomiast pamiętajcie Państwo, że zanim zaczniecie suplementować, w pierwszej kolejności należy zbadać poziom tych pierwiastków aktualnie w naszym organizmie, dlatego że przedawkowanie ich albo przekroczenie pewnej dawki może skutkować dokładnie tym samym, co niedobór tych pierwiastków, czyli możemy sobie po prostu zaszkodzić. Nie ma potrzeby przyjmowania niektórych witamin czy związków prozdrowotnych po prostu tak w ciemno. Zaleca się jednocześnie wykorzystywanie w swoim codziennym jadłospisie dodatków, które mają właśnie takie antykancerogenne działanie. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli te związki są dostarczone w formie naturalnej razem z rośliną, w której występują, to istnieje bardzo małe ryzyko, że sobie tym zaszkodzimy. Możemy sobie tylko i wyłącznie pomóc. W związku z czym, na przykład, no takim przykładem jest kurkumina, która jest w kurkumie, którą wiele osób suplementuje, przyjmuje w kapsułkach. Tymczasem przecież możemy kupić kłącze kurkumy, zresztą możemy kupić kurkumę w proszku i możemy ją dodawać do wszelkich dań, niekoniecznie do dań kuchni indyjskiej, ale możemy dodawać również do naszych tradycyjnych dań, na przykład jajecznica z kurkumą świetnie smakuje. Kurkumę można dodać do zupy, można dodać do sałatki, można dodać do koktajli czy do soków. Takim samym przykładem jest na przykład traganek, który ma właściwości bardzo wzmacniające, zwłaszcza dla osób właśnie niedoborowych, tych, które przeszły długie leczenie onkologiczne, zmęczonych, wtedy traganek świetnie
odżywia organizm, ale trzeba go, najlepiej go przyjmować właśnie jako dodatek do zup. Można robić herbaty z tragankiem. Co jeszcze? Można pić inne napary ziołowe. No i tutaj przykładem jest zielona herbata, która jest bardzo bogata w polifenole. O, i matcha, która jest, zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o produkt, który ma najwyższy potencjał antyoksydacyjny. Także możemy przyjmować te związki, najlepiej w ich naturalnie występującej formie, razem z częścią rośliny, w której się znajdują, bez ryzyka przedawkowania. Oczywiście pamiętajcie Państwo, że wszystko oddziałuje w jakiś sposób z naszym organizmem i nawet ta kurkumina może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych albo przeciwcukrzycowych, dlatego tutaj trzeba bardzo ostrożnie dobierać dawkę, nie można przesadzać, natomiast jak najbardziej można przemycać w codziennej diecie takie produkty. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na wykorzystanie superfoods, czyli super pożywienia w naszej diecie. Teraz mamy na rynku dostępnych wiele różnych takich opcji właśnie superfood, czyli soki z aronii, soki albo po prostu kamu-kamu, owoce kolcowoju suszone. To są rzeczy, które możemy dodawać do naszej codziennej diety. Na przykład rano spożyć owsiankę z nasionami lnu, który jest właśnie też super pożywieniem, z owocami kolcowoju. Dodatkowo jeszcze jakieś świeże owoce i mamy bardzo dobry, odżywczy posiłek, który ma i owoce, i dostarcza nam tłuszczów, i przy okazji mamy produkty zbożowe, także takie właśnie produkty, takie dania możemy spożywać. Przykładowo jeszcze tutaj Państwu pokażę piramidę żywienia w diecie śródziemnomorskiej. Zwróćcie Państwo uwagę, że no bo jednak dieta śródziemnomorska jest takim najlepiej przebadaną dietą i nie sposób jej odmówić prozdrowotnego działania. I to nie tylko w prewencji chorób nowotworowych, ale też innych. W związku z czym zwróćcie Państwo uwagę, że na samym szczycie tej piramidy, czyli coś, co powinno najrzadziej się znajdywać w naszej diecie, to jest tutaj, to są słodycze. Mniej niż dwa razy w tygodniu. Natomiast tak naprawdę, jak się przyjrzymy naszej diecie, to jest często coś, co pojawia się praktycznie codziennie u niektórych. No, jeszcze wyżej widzimy lampkę wina, ale o tym powiem za chwilę. Oprócz tego przyjrzyjcie się Państwo, że macie tutaj produkty, które powinny się pojawić raz albo dwa razy tygodniowo, na przykład właśnie to jest to czerwone mięso, czy mięso przetworzone, ziemniaki, potem są produkty, które powinny się pojawić codziennie, to jest chociażby nabiał, oliwki, może niekoniecznie tutaj w naszym klimacie dostępne, ale już orzechy jak najbardziej. No i produkty, które powinny się znaleźć w zasadzie w każdym naszym głównym posiłku, to są owoce i warzywa, zarówno na surowo, jak i takie, które były poddane obróbce cieplnej. Oprócz tego produkty zbożowe, oliwa z oliwek. No i na samym dnie tej piramidy, czyli u podstawy piramidy, zwróćcie Państwo uwagę, że jest zaznaczona aktywność fizyczna, odpoczynek i życie towarzyskie. I tym sposobem przechodzimy właśnie do tego tematu związanego z aktywnością fizyczną. Nie sposób o tym wspomnieć, mówiąc o zdrowym stylu życia i nie sposób nie wspomnieć, mówiąc o prewencji wtórnej chorób nowotworowych. Aktywność fizyczna jest bardzo pożądana, jest bardzo potrzebna. American Cancer Society, którą już tutaj któryś raz mówię o tych zaleceniach wydanych przez tą organizację, oni również tutaj określili, ile tej aktywności fizycznej u nas powinno na tydzień być. I określili, że powinno być to około 150 do 300 minut na tydzień umiarkowanej aktywności fizycznej oraz 75 do 150 minut na tydzień intensywnej aktywności fizycznej. Możecie Państwo spróbować oszacować, ile, jak bardzo jesteście aktywni i ile czasu zajmuje Wam ta umiarkowana, intensywna aktywność fizyczna w ciągu właśnie całego tygodnia. Tutaj są różne propozycje. Kiedyś był proponowany model taki 3 razy 30 razy 130, czyli że 3 razy w tygodniu przez 30 minut należy się tak intensywnie ruszać, żeby uzyskać tętno wynoszące 130. Niezależnie od tego, jakim schematem się posłużymy, ważne jest to, żebyście Państwo pilnowali, abyście byli każdego dnia aktywni fizycznie.
I tutaj nie mówię już o jakimś bardzo zaawansowanym wysiłku, o konieczności kupowania karnetów na siłownię, chociaż czemu nie, jeżeli można. Natomiast warto, żebyśmy zwrócili uwagę na naszą codzienną aktywność. Czy nie korzystamy zbyt dużo z samochodów albo z komunikacji miejskiej, zamiast tego moglibyśmy podbiec, podejść, iść pieszo, czy spacerujemy, czy dużo siedzimy. Zaleca się, aby jednorazowo nie siedzieć dłużej niż 30 minut. W tej chwili dostępne są różnego rodzaju aplikacje, które dzięki telefonom i zegarkom zmuszają nas do aktywności. Możemy z czegoś takiego skorzystać, jeżeli nie potrafimy się sami zmotywować. Ale tutaj jeszcze słówko na temat osób, które niestety ze względu na występujące dodatkowo schorzenia nie mogą być tak bardzo aktywni fizycznie. Oczywiście te osoby powinny mieć dobraną formę ruchu przez rehabilitanta indywidualnie albo przez lekarza, bo każda opcja jest lepsza niż siedzenie i leżenie. Natomiast też małymi kroczkami do celu, czyli na początku może być tak, że pacjent będzie w stanie no naprawdę niewiele zrobić, natomiast z czasem ten organizm będzie coraz bardziej wytrenowany i ta jego aktywność fizyczna będzie mogła być coraz większa, co też dobrze wpływa na samopoczucie psychiczne pacjenta. Dlaczego aktywność fizyczna jest taka ważna? No, przede wszystkim wspomaga redukcję masy ciała i tutaj dla osób, które właśnie znajdują się w tej grupie osób, które zmagają się z nadmierną masą ciała, ale oprócz tego pomaga utrzymać albo nawet zwiększyć beztłuszczową masę ciała, tak? Czyli te wszystkie osoby, które zauważyły spadek masy mięśniowej dzięki aktywności i diecie bogato-białkowej, mogą nadbudować to, co stracili i to, co jest potrzebne. Jest wiele mechanizmów które biologicznych, dzięki którym ta aktywność wpływa na ryzyko pojawienia się choroby nowotworowej i ona obejmuje tutaj wpływ na endogenne steroidy płciowe, na hormony metaboliczne czy na przewlekłe stany zapalne. Oczywiście im wyższy procent aktywności fizycznej, tym mniejsze ryzyko zachorowania na, jak badania potwierdziły, 6 różnych typów nowotworów. I to nie ma co do tego wątpliwości. I to są m.in. nowotwory pęcherza moczowego, piersi, okrężnicy, endometrium, gruczołako, raka przełyku albo wpustu żołądka. Czy jesteśmy wystarczająco aktywni? I tutaj pozwoliłam sobie zapożyczyć z jednej z prezentacji dostępnych na YouTubie taki test 5-pytaniowy, gdzie Państwo sami sobie możecie odpowiedzieć na pytanie, czy jest wszystko ok, czy jesteście wystarczająco aktywni. I ja może szybciutko przeczytam te pytania. Państwo sobie sami odpowiedzcie, udzielcie odpowiedzi. Pamiętajcie tylko, że odpowiedź A to jest 1 punkt, odpowiedź B to jest 2 punkty, odpowiedź C 3 punkty. Także w zależności od tego, jakiej udzielicie odpowiedzi, przyznajecie sobie Państwo odpowiednią ilość punktów. Na koniec można zliczyć i dowiedzieć się, jak wygląda u nas sprawa z aktywnością fizyczną. Pierwsze pytanie jest następujące. Czy Twoja praca wymaga aktywności fizycznej? I to niezależnie od tego, czy jest wykonywana w domu, czy poza domem. Odpowiedź A. Głównie jest to praca siedząca. Odpowiedź B. Nie mam aktywnej pracy, ale mogę być aktywny czy aktywna, kiedy tylko zechcę. I odpowiedź C. Bardzo aktywna, jestem cały czas w ruchu. Kolejne pytanie. Jeśli miałabyś obiektywnie i szczerze ocenić swoją aktualną kondycję fizyczną, to jest ona odpowiedź A, niezbyt dobra, odpowiedź B, odpowiednia do wieku, odpowiedź C, bardzo dobra. No i przyznajcie sobie Państwo punkty. Przechodzimy do trzeciego pytania. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście Państwo na 8 piętrze i musicie dostać się na 10. Co w takiej sytuacji zrobicie? Odpowiedź A, wybieracie Państwo windę. Odpowiedź B, wybieracie schody, pod warunkiem, że się nie śpieszycie. I odpowiedź C, zdecydowanie w takiej sytuacji pójdziecie schodami. Czwarte pytanie. To jest pytanie o aktualną aktywność fizyczną, czyli uprawiam sport lub mam aktywne hobby, takie jak pływanie, bieganie, jazda na rowerze, taniec, spacer. Odpowiedź nie, prawie nigdy. Odpowiedź B, około 1 raz w tygodniu. Odpowiedź C, kilka razy w tygodniu. I ostatnie pytanie. Proszę sobie znowu wyobrazić sytuację, że musicie Państwo coś odebrać z
sklepie oddalonym o około 1 km. Co w takiej sytuacji Państwo wybierzecie? Odpowiedź A. Pojadę samochodem lub komunikacją, ewentualnie zamówię dostawę do domu. Odpowiedź B. Przejdę się, jeśli jest ładna pogoda. I odpowiedź C. Zdecydowanie pójdę pieszo lub podjadę rowerem. No i teraz sumujecie Państwo punkty za 5 punktów lub mniej. Nie, mniej chyba nie można było nawet dostać. No to pora wstać i się ruszyć. Zdecydowanie. Jest to niska aktywność fizyczna. Między 6 a 11 punktów nie jest źle, ale trzeba to poprawić, czyli jeszcze się Państwo zmuście do jeszcze większej aktywności. I punkty między 12 a 15 punktów świetnie, to jest bardzo dobry wynik, jesteście Państwo aktywni, tak trzymać. Ostatni element związany z zmniejszeniem ryzyka nawrotu choroby to jest alkohol. Nie ma wątpliwości co do tego, że alkohol spożywany w dowolnej postaci jest bardzo istotnym czynnikiem, który predysponuje do rozwoju niektórych nowotworów. No niestety ten wpływ alkoholu jest dosyć tutaj taki znamienny, on powoduje zmiany w DNA, stres oksydacyjny, apoptozę komórek, zwiększa proliferację komórek, sprawia, że źle wchłaniane są składniki odżywcze. A w przypadku raka piersi, to jest bardzo istotne dla pań, zwiększa poziom estrogenów. I w ten sposób niestety przyczynia się do możliwych późniejszych nawrotów choroby. Alkohol najlepiej by było odstawić całkowicie, traktować to jako truciznę. Natomiast jeżeli Państwo już musicie spożyć ten alkohol, to ACS zaleca, aby ograniczyć do spożycia 2 porcji dla mężczyzn dziennie i 1 porcji dla kobiet. I teraz co to jest 1 porcja? To jest ta słynna lampka wina, to może być szklanka, czyli małe piwo albo kieliszeczek wódki. Myślę, że tutaj w tym miejscu możemy znowu nawiązać do słynnej diety śródziemnomorskiej, gdzie lampka wina tak naprawdę nie działa negatywnie, tylko wręcz można dopatrzyć się tam wielu zalet. Pamiętajcie Państwo, że w winie możemy znaleźć resweratrol, czyli substancję, która właśnie jest przykładem takiego związku o działaniu przeciwnowotworowym. Także możemy przy okazji, jeżeli już spożywamy ten alkohol, spróbować coś zrobić dla siebie dobrego, więc należy lepiej wybierać faktycznie lampkę dobrej jakości czerwonego wina. Niemniej jednak powinno to być coś, co przydarza się nam tylko od czasu do czasu. I tak naprawdę przestrzegając tych 4 elementów, choć może wydawać się to proste, bo niby tylko 4, ale tak naprawdę wymaga to trochę energii. Natomiast zachowanie odpowiedniej masy ciała, zadbanie o to, żebyśmy się zdrowo odżywiali, zadbanie o naszą aktywność fizyczną i rezygnacja z alkoholu może bardzo poprawić jakość życia osób, które zakończyły leczenie i co najważniejsze, może im dać poczucie bezpieczeństwa i zminimalizować lęk przed ewentualnym nawrotem choroby. Bardzo Państwu dziękuję. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek.